Świadectwo brata Daniela Szturca. Świadectwo ku chwale Boga, ku chwale mego Stwórcy i Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Psalm 18, 2, 3 w piątek 31 marca 2023 roku około godziny 18 jechałem samochodem do miasta Czeski Brod, czyli na zachód. Wydarzenie to miało miejsce podczas zachodu słońca. Nie pamiętam dokładnie jak to się stało, ale kiedy prowadziłem samochód, zjechał on do przydrożnego rowu i siłą bezwładności uderzył czołowo w przydrożną żelbetową konstrukcję przeznaczoną dla sprzętu rolniczego do zjazdu na pole. W wyniku uderzenia przednia szyba została rozbita, w samochodzie otworzyły się poduszki powietrzne, a silnik został wepchnięty do wnętrza samochodu w taki sposób, że gdyby ktoś siedział na miejscu pasażera, prawdopodobnie nie przeżyłby tego wypadku. Siła uderzenia była tak duża, że samochód przewrócił się na dach, potem na prawą stronę i w końcu spadł na koła. Ponieważ stało się to na ruchliwej drodze, kierowca nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu niezwłocznie wezwał policję i pogotowie ratunkowe. Samochód był tak mocno rozbity, że służby ratownicze musiały użyć narzędzi, aby mnie z niego uwolnić. Co też im dzięki Bogu się powiodło. Mając na względzie złożoność sytuacji i stan mojego zdrowia, wezwano natychmiast helikopter, którym przewieziono mnie do uniwersyteckiego szpitala Kralowska Winohrady w Pradze. Zostałem tam przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej. Przez pewien czas byłem w śpiączce farmakologicznej. W ciągu 13 dni Przeprowadzono na moim ciele trzy operacje, na głowie, kręgosłupie i obojczyku. W trakcie pobytu w szpitalu lekarz powiedział, że jestem ciekawym przypadkiem, ponieważ zazwyczaj następstwa takich wypadków są trwałe, jeśli nie śmiertelne. Lecz u mnie personel medyczny za każdym razem dostrzegał tylko pozytywne zmiany. Zaraz po przyjęciu do szpitala miałem obfite krwawienie w głowie, dlatego założono mi dren. Okazało się, że nie ma krwawienia mózgu, więc mózg nie został uszkodzony. Stwierdzono też, czego można było się spodziewać po tak silnym uderzeniu, że mam uszkodzony kręgosłup, o który obawiano się podczas mojego przemieszczania, dopóki nie zdiagnozowano, że rdzeń kręgowy nie został uszkodzony. Stwierdzono natomiast, że został złamany ósmy i dziewiąty kręg, ale wystarczyło przeprowadzić tzw. cementowanie kręgosłupa i wprowadzić wzmocnienie w formie metalowej płytki. Już wtedy lekarze wykluczyli ryzyko trwałych konsekwencji, czyli poruszania się na wózku inwalidzkim. A po tym zabiegu lekarz nawet stwierdził, że będę całkowicie sprawny ruchowo. Na końcu, po długich rozważaniach, podjęto decyzję o operacji mojego lewego obojczyka. Nie wspomniałem wcześniej o mniej znaczących urazach w postaci rozciętych dłoni i kolan, stłuczonych płuc i stłuczonych żeber, które zdaniem lekarzy miały niższy priorytet i nie wymagały specjalistycznego leczenia. W dniu moich 66. urodzin, 13 kwietnia 2023 roku. Zaledwie 13 dni po przyjęciu do szpitala w Pradze zostałem przewieziony do szpitala w Hradcu Kralowe. Ponieważ stan mojego zdrowia był na tyle dobry i wszystko rozwijało się w dobrym kierunku, 25 kwietnia, dzięki Bogu, zostałem wypisany ze szpitala i przekazany do opieki domowej. Od 17 maja rozpocząłem ćwiczenia rehabilitacyjne, w tym ćwiczenia na rowerze stacjonarnym, a terapeuta wyraził zgodę, abym jeździł na zwykłym rowerze. Muszę podziękować mojej żonie za to, że codziennie zawoziła mnie samochodem tam, gdzie potrzebowałem. Lekarze wykonali swoją pracę profesjonalnie i zrobili dla mnie wszystko, co było w ich mocy. Wiem, że to wszystko jest niezasłużoną łaską Bożą. Nie mogę porównywać się z innymi, którzy odnieśli poważne obrażenia fizyczne w wypadkach drogowych, ale nawet mój przypadek mógł zakończyć się o wiele, wiele gorzej. Chcę przede wszystkim podkreślić, że człowiek może mieć wielkie plany, ale w jednej chwili wszystko może potoczyć się zupełnie inaczej. Moim pragnieniem jest, aby być zawsze gotowym na spotkanie z Panem, i tego samego życzę każdemu z Was. Naprawdę doceniam okazane mi przez Was współczucie, ciepłe smsy, a przede wszystkim Wasze modlitwy. Dziękuję za moją rodzinę i całą rodzinę Bożą. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za Wasze modlitwy i naszemu Panu za trzymanie jego ochronnej ręki nad wszystkim. Ważne jest, aby zawsze być gotowym na spotkanie z Panem. Twe plany doskonałe są, więc nie obawiam się. Chociaż czasem myślę, jestem sam, ty nie opuszczasz mnie. Z głębi serca pragnę posłusznym tobie być. Uchwyć, Panie, moją dłoń, chcę za tobą zawsze iść. Niech moją refleksję wyraża ta pieśń. Kiedy myślę o dobroci Jezusa i o tym, co uczynił dla mnie, z mojej duszy wołam aleluja, chwała mu, że on zbawił mnie. Niech was Bóg obficie błogosławi i niech będzie uwielbione jego imię. Brat Daniel Sturz